Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziś wracamy do wątku VR-u w nauce, bo ostatnio, gdy naszym gościem była dr Dorota Celińska-Kopczyńska, nie dogadałyśmy się do końca i zostało kilka wątków, do których chciałyśmy wrócić. Więc dziś zaczniemy od kwestii wykorzystania VR-u w nauce w kontekście metaversum, czy tego, co Mark Zuckerberg ogłosił jako metaversum. Jakie są konsekwencje zanurzania się w świecie nierzeczywistym, a może właśnie bardziej rzeczywistym i co z tego wynika dla nas jako badaczy na uniwersytecie. O tym porozmawiam ponownie z dr Dorotą Celińską-Kopczyńską z Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Doroto. Dzień dobry. Zabrakło nam czasu w poprzednim odcinku, by porozmawiać o całym mięsie naukowym, o tym, do czego ten VR może służyć badaczom, naukowcom i jakie są konsekwencje tego korzystania z dobrodziejstwa technologicznego. Kiedy Zuckerberg 28 października, jeśli pamiętam dobrze, proklamował Metaverse, mówił o tym, że będziemy zanurzać się w tych przestrzeniach wirtualnych, że będziemy z awatarami spotykać się na zajęciach, czy też na spotkaniach, będziemy uprawiać pracę w tym świecie właśnie metawersalnym. Jakie będą konsekwencje tego? Czy wy już wiecie, co to oznacza dla użytkownika być w wirtualnym świecie i nie zwariować? Jak później natknąłem się chociażby na jakiś artykuł, że już były pojedyncze osoby, które testowały przez dłuższy czas to metaversum, czyli dały zamknąć się w tym świecie wirtualnym, to mnie to nieco przeraziło, biorąc pod uwagę te reakcje, które widziałam na właśnie dłuższe przebywanie w świecie wirtualnym. Niestety jesteśmy tylko stworzeniami biologicznymi i każde takie dłuższe zanurzenie wiąże się z tym, że na przykład oszukujemy nasz błędnik, że wydaje mu się chociażby, że się porusza, a my tkwimy w miejscu, więc dla niektórych osób już wiadomo, że takie zanurzanie się w świecie wirtualnym, jeżeli nie ma jakiejś emulacji ruchu lub dotyku, może po prostu powodować emulację ruchu, czyli? Określa się to jako pewien mentalny obraz przestrzeni. Jeżeli gdzieś jestem, to orientuję się, że na przykład czegoś dotykam, poruszam się, a jeżeli w tym momencie widzę, że się poruszam, a niekoniecznie mój błędnik to odczytuje, może dojść do po prostu objawów choroby lokomocyjnej. Czyli możemy dostać... Tak, oczywiście możemy dostać mdłość. A czy podobne wrażenia można mieć w kinie 3D? Nie sprawdzałam, prawdopodobnie. Bo znam osoby, które ciężko znoszą kino 3D i okulary 3D, ponieważ kręci im się w głowie i właśnie na takie przypadłości narzekali, jak opowiadasz, więc może być to ta emulacja ruchu? Znaczy, na pewno jest po prostu problem z tym, że ciało chciałoby dostać coś, co jest zgodne z jego poczuciem ruchu, a tego nie dostaje. I po prostu w zależności od tego, jaka jest ta przestrzeń, to możemy to bardziej lub mniej odczuwać. Do czego zatem można wykorzystać bezpiecznie VR? Poza podróżami na drugi koniec świata, które mogą być bolesne dla ciała, bo choroba lokomocyjna uruchomi się w każdym momencie, jeżeli jest. Gdzie bezpiecznie widzisz zastosowania VR-u? Znaczy bezpiecznie prawdopodobnie można w większości wypadków, tylko wymaga to trochę przetestowania na ludziach, jak na przykład przedstawiać ruch, żeby on nie wywoływał problemów. Przykładowo, z tego co już wiadomo na temat VR-u, jeżeli na przykład oglądamy telewizję, czy oglądamy jakąś grę komputerową, to standardem jest, że chociażby wystarczy 60 frame rate'u, czyli ile klatek jest pokazywane nam na sekundę. Jeżeli zastosujemy takie same ustawienia do VR-u, nasz mózg będzie odczytywał to jako coś zbyt wolnego i będzie miał dysonans pomiędzy tym, co czuje, że powinien się poruszać, a pomiędzy tym, co widzi. Więc na przykład, żeby ułatwić ludziom przebywanie w VR-ze, standardem jest co najmniej 75 klatek na sekundę, czyli jest to jednak znacznie wyższe przyspieszone. Trzeba po prostu też pracować nad optymalizacją algorytmów, nad tym, żeby na przykład jakość tego, co jest wyświetlana, była jak najwyższa, bo jeżeli pojawią nam się lagi, jeżeli będziemy mieć słabo jakościowo wyrenderowany świat, to nasz mózg tym bardziej będzie bardzo szybko się orientował, że coś jest nie tak, że się powinien poruszyć, a to się nie zdarzyło, ponieważ w gruncie rzeczy chcemy mieć połączenie i zgodność pomiędzy tym, co czujemy, co widzimy i gdzie powinniśmy według nas być w świecie, a gdzie się znajdujemy. Jeżeli to się nam rozjeżdża, to niestety wariujemy. Jednym z pomysłów już na przykład na rozwiązanie problemów z ruchem, czyli z tą animacją ruchu, jest chociażby robienie czegoś takiego jak teleportacja. adaptacja, czyli na przykład nasz ekran się delikatnie zaciemnia i znajdujemy się już w innym miejscu. To nie jest tak odbierane jako taki ruch przez nasz mózg, jak gdyby zrobić emulację ruchu. No dobrze, mamy bezpieczne, w miarę bezpieczne potencjały, czy też szanse wykorzystania VR-u, ale to chyba wymaga też infrastruktury i sprzętu, bo żeby móc tak pięknie widzieć świat w tym przyspieszeniu 75 klatek na sekundę, to potrzebujemy chyba tych okropnie niewygodnych gogli, których nikt z nas nie chciał nigdy nosić i to też pewnie tłumaczyło, dlaczego ten VR jest ciągle przyszłością, pieśnią przyszłości, a nie teraźniejszością. Co potrzebne jest technologicznie, żeby móc udźwignąć te wszystkie wymagania, o których powiedziałaś? Tak naprawdę to gogle to jeszcze pół biedy. Najgorsze jest, że żeby rzeczywiście udźwignąć dobre renderowanie świata, szczególnie na przykład w grach, czy w takim metaversum, które w sumie powinno pokazywać nam i ruch, i nasze awatary, i pozwalać na interakcję wielu obiektów jednocześnie, to tak naprawdę główną przeszkodą jest siła procesora i grafiki, którą mamy w komputerze. To, co do tej pory zrobiliśmy w ramach VR-u i to, co też się pojawia wśród innych osób, które zajmują się tym naukowo, to jest właśnie problem sprzętowy, że chętnie byśmy na przykład pokazywali na wydarzeniach popularno-naukowych i dawali ludziom pobawić się przez kilka minut, żeby nie wywołać problemów. U mnie i u Eryka mniej więcej po 15 minutach, znaczy u Eryka szybciej, u mnie po 15 minutach gry. Zaczyna się rzeczywiście poczucie takiego, że no jednak występują mdłości. W zależności od gry może to być szybciej lub wolniej, także przeciętnie na wydarzeniach popularno-naukowych nie daje się powyżej tych 5 minut, żeby jednak ludzie nie wyszli z jakimiś problemami zdrowotnymi. W każdym razie niestety utrudnieniem jest, że nawet jeżeli chcielibyśmy przenieść te badania tak, żeby pokazać ludziom, to powinno się mieć dosyć mocny komputer, dosyć mocny laptop, żeby udźwignął samą grafikę. Więc to jest tak naprawdę pierwszy problem. Gracze, którzy mają komputery gamingowe, poradzą sobie z większością zestawów do VR-u i często do takich osób jest to kierowane. Dlatego z jednej strony propozycje Facebooka dotyczące metaversum traktuję z przymrużeniem oka, póki nie będzie jakiejś dobrej rewolucji w cenach i w dostępności komputerów, które będą pozwalały na, znaczy umożliwiały takiemu przeciętnemu użytkownikowi dobry dostęp do wysokiej jakości grafiki, to może to po prostu nie przyjąć się wśród ludzi, bo nie będzie ich zwyczajnie na to stać. Takie okulary dobre, z których można korzystać dzisiaj, które wam są przydatne, to jest jaka kwota? No, okulary w zależności od wersji no, są jednak dużym wydatkiem. To, co proponuje Facebook, to jest w miarę tanią opcją, to jest to Oculus Quest i koszt takiego zestawu, w który wchodzą gogle, kontrolery i jeszcze coś, co się określa jako stacja bazowa, ewentualnie w angielskim spotykane też latarnia, to jest około 2000 zł. Czyli i tak jest to dosyć zaporowa cena jak na zabawkę. Raczej nie można sobie na to tak zwyczajnie pozwolić, biorąc pod uwagę poziom płac w Polsce. Z kolei Oculus ma niestety pewne wady. Kiedy my decydowaliśmy się na zakup sprzętu do badań, dzięki NCN, dziękujemy bardzo za udzielenie nam grantu i pozwolenie na zakup takiej aparatury, to okazało się, że na przykład Facebook wymagał, żeby Oculus Quest, zanim się go użyje, logował się do Facebooka. No nie jesteśmy fanami takiej technologii. Tak samo było wiele protestów w sieci osób, które nie chciały, żeby zabawa z VR-em zaczynała się od zalogowania do profilu facebookowego. Jednak dla nas najgorszą kwestią było, że Oculus nie wspiera Linuxa. Devowie wycofali się ze wsparcia dla Linuxa, my głównie pracujemy na Linuxie, więc to sprawiło, że z Oculusa zrezygnowaliśmy. Oculus w porównaniu do innych ma taką zaletę, że może być użyty jako taki standalone, czyli mogę wgrać na niego grę i wtedy nie będę musiała się podłączyć do komputera, będę mogła grać po prostu nawet chodząc sobie po pokoju. Oczywiście, i doświadczając ruchu dla ciała, tak, który to ruch jest potrzebny ciału, jest o czym mówiłaś już, tak. Można też podłączyć się pod komputer. Drugą opcją jest taka, z której my korzystamy i niestety jest ona już znacznie droższa, około 7000 zł i jest to Valve Index. Jest to VR, który współpracuje też ze Steamem. Działa z Linuxem i to głównie był powód, dla którego go wybraliśmy. Nie narzekamy na ten VR, jest naprawdę w porządku, tylko no wiadomo, że cena jest zaporowa. Żeby trochę poradzić sobie z tym problemem, kiedyś Google miało pomysł na Google Cardboard, które miało być takim naprawdę już bieda VR-em dla wszystkich, czyli wtedy Google byłyby w formie kartonowego pudełka, w które się wkłada telefon. A tylko minus takiego rozwiązania, to pomijając to, że każdy telefon ma inne wymiary i to trochę utrudniało właśnie ten zuniformowany hełm, okulary w przypadku Google Cardboardu, to jeszcze taki, że Google Cardboard nie pozwala, znaczy reagowało na ruch, czyli widziało, jakbyśmy się na przykład obracali wokół siebie, że będzie ten ruch, ale nie moglibyśmy na przykład wstać z krzesła i poruszyć się, żeby nasza postać w tym świecie wirtualnym również wykonała taki ruch. Czyli rozumiało ruchy wokół własnej osi, ale nie mogło na przykład zareagować na ruch już w przestrzeni. Tak. No dobrze, ale to są kwestie też trochę przyjemności, zabawy. O tym mówiłyśmy w pierwszej naszej rozmowie o grze, w której można doświadczyć nieeuklidesowej geometrii, nie izotropowej. Znaczy podstawowa jest izotropowa, bo jednak geometria hiperboliczna jest izotropowa. My po prostu ostatnio wizualizowaliśmy również geometrię nieizotropową. Ale tu odsyłamy słuchaczy do naszej pierwszej rozmowy, a dziś pomówmy też o tym, do czego ta wirtualna rzeczywistość, ten VR może przydać się w badaniach naukowych, niekoniecznie związanych z przyjemnością grania i przechodzenia kolejnych questów i poziomów. Czy są jakieś obszary wiedzy poza informatyką i matematyką, o których wiesz, że VR już jest wykorzystany i wykorzystywany jako metoda, która pozwala coś lepiej zrozumieć, zaprojektować poza geometrycznie może? Czy są jakieś obszary, czy to nie wiem, biologia, fizyka, gdzieś tam VR może przysłużyć się człowiekowi? Znaczy, ja akurat jestem trochę spaczona, bo jednak moje rozeznanie, do czego się używa VR, jest bardzo związane z geometrią i topologią, bo w takim środowisku się obracamy i na przykład byliśmy zaproszeni na workshop dotyczący ilustrowania właśnie topologii i geometrii w Providence w 2019 roku. Mimo to po prostu modelowanie matematyczne może być wykorzystane w różnych działkach, więc na przykład był tam pan, który się nazywa Heimisch Todt, świeży doktor, i on wykorzystuje modelowanie matematyczne i VR do szerzenia wiedzy o epidemiologii, bo pozwala na przykład zapoznać się z modelem wirusa, pozwala się nim pobawić w tej przestrzeni, jeżeli ma się odpowiedni sprzęt, czyli na przykład możemy starać się go obrócić, popatrzeć, jak on wygląda z różnych stron. Wykorzystuje rzeczywiście VR do szerzenia wiedzy epidemiologii. Jakieś inne zastosowania przychodzą ci do głowy? Bo to jest ten taki pierwszy element, o którym też mówiłyśmy przy poprzednim spotkaniu. Poznać, zobaczyć, doświadczyć, dotknąć, wejść do świata wirusów. Pewnie byłoby ciekawie takiego koronawirusa, który nie schodził z naszych ust przez ostatnie 2 lata, zobaczyć i z każdej strony te, nie wiem jak się nazywały, te fragmenty wystające, wypustki na tym koronawirusie pooglądać. I to pewnie pomoże jakoś przyjrzeć się może temu wirusowi, czy też poznać jego specyfikę w sposób bardziej zaawansowany. A czy poza ścisłych badaniach wyobrażałabyś sobie wykorzystanie VR-u? Pytanie projekcyjne, to jest pytanie być może spoza twojej działki, ale czy to jest tylko taki świat, w którym możemy dotknąć tego, co namacalne i w jakiś sposób opisać to dokładniej, czy może też można doświadczyć czegoś w sposób bardziej wirtualny w takim VR-ze? Bo to nie można powąchać, nie można dotknąć. Czy takie technologie też już są rozwijane? Na razie właśnie ze względu na to, że z wąchaniem nie wiem, z dotykaniem właśnie pojawiły się pewne próby. Na przykład, no jeżeli nawet kojarzymy te gogle, no to jeżeli się poruszamy, to no nie możemy niczego tam dotknąć. Ale są pewne technologie, które próbowały pracować nad połączeniem gestów z tym, co się dzieje w VR-ze. Jedną z pierwszych takich technologii był na przykład Leap Motion, który pozwalał zeskanować ruch, który wykonywaliśmy w naszym świecie takim zwykłym za pomocą rąk i przenieść go do tego świata wirtualnego. Niestety Leap Motion miał problem z tym, o czym już wspominaliśmy, jesteśmy, czyli że jeżeli człowiek wykonywał ruch i wykonywał jakiś gest, który chciałby być odwzorowany w tym świecie wirtualnym, to nadal za tym ruchem czy gestem nie było żadnego dotyku. Czyli na przykład mogłam, bo zaproponowali granie w jengę za pomocą tego czyli lipu. Układanie wież z drewnianych klocków. Tak, i wyciąganie kostek z tej wieży. I oczywiście mogłam nauczyć się, jak wyciągać za pomocą swoich gestów wykonywanych w zwykłym świecie, ale niestety spodziewałabym się, że poczuję, że ten klocek leży mi w dłoni, że ja go trzymam, drewniany, a tutaj ciepły. Tego zupełnie nie ma, więc akurat Leap Motion zostało zaniechane z tego, co mi wiadomo. Są pewne próby, żeby próbować właśnie połączyć gesty i jakiś dotyk. W takim klasycznym VR-ze, przynajmniej jeśli chodzi o dłonie, no to trzymamy kontrolery i te kontrolery często są wizualizowane przed nami w rzeczywistości wirtualnej, no też to ma właśnie zapobiegać kwestii, że nie mamy związku pomiędzy naszym ciałem a tym, co widzimy. Bo tu już powiem też z takiego doświadczenia swojego pierwszego w ogóle w życiu z VR-em, jak w 2017 roku się dowiedzieliśmy, że Henry Segerman i Sabetta Matsumoto wizualizują akurat geometrię trójwymiarową, hiperboliczną za pomocą VR-u i przywieźli ze sobą VR na konferencję, to pierwszy raz jak to miałam założone na głowie, no to jest niesamowite uczucie, bo rzeczywiście widzi się wokół siebie całą przestrzeń, która no zupełnie inaczej wygląda niż nasz świat. Ale problem pojawił się i nie było, w ogóle nigdy bym na to nie wpadła, że kiedy spojrzałam w dół, okazało się, że nie widzę swoich stóp, nie widzę swojego ciała. I było to dziwne i takie po prostu przerażające, że nagle byłam punktem. Więc takie badania pozwalają też się zorientować w tym, co może być dla ludzi trudne lub właśnie jak postrzegamy nasz świat. Więc w tym zakresie można nawet pokusić się, że to rozwija naukę kognitywistyki, bo na wiele rzeczy nie zwracamy uwagi, póki właśnie ich nie zabraknie. No właśnie, taki punkt odniesienia w postaci naszego ciała czy cielesności to jest dla człowieka punkt orientacyjny kluczowy naturalny. W świecie. Rozmawiam teraz pokazując ręką i gdybym jej nie widziała, pewnie miałabym poczucie jakiegoś braku, takiej ciągłości i tożsamościowej, interakcyjnej. No, a w którą stronę pójdzie w takim razie VR? Czy to są te niedostatki, które będzie VR próbował jakoś tam nadrobić, żeby tego człowieka tam przenieść do tego świata? Czy może nie potrzebujemy już siebie tam przenosić, bo to się stanie naszym światem? Bo tutaj tych prognoz na rozwój metaversum, właśnie rozumianego jako świat VR-u, takiego rozbudowanego VR-u, jest bardzo wiele. I oczywiście tam są różne konsekwencje negatywne. Powiedziałaś o tej chorobie lokomocyjnej, czy o takim odczuciu właśnie braku ciągłości, ale pewnie będziemy się liczyć z innymi konsekwencjami, jak doświadczymy tego masowo. W którą stronę teraz VR zmierza? Jaka będzie wizja przyszłości? Nie jestem pewna, jak szybko doświadczymy tego masowo, bo jednak koszty są bardzo wysokie, więc to może stanowić jeszcze dosyć długo problem. Sądzę, że mimo wszystko to, że Leap został zaniechany i zauważono, że coś jest z tym nie tak, że po prostu człowiek potrzebuje tego poczucia dotyku, że prędzej pójdzie właśnie w te emulacje dotyku, emulacje pewnych zachowań ludzkich. Czy zapachy? Nie wiem, niekoniecznie, ale dotyk przynajmniej rzeczywiście powinien być tutaj w jakiś sposób załatwiony, bo dotyk w dużej mierze jednak odpowiada za to, gdzie się widzimy w przestrzeni, więc to jest po prostu coś, co jest niezbędne, jeżeli chcemy się po wirtualnej poruszać. Macie teraz z Erykiem swoje własne zestawy do VR-u. Jeden zestaw. NCN-owi dziękujemy za wsparcie. Tak. Ale czy to jest tak, że to dla was jest element pracy, czy też wy jako badacze, już zanurzeni w tym VR-ze, macie taką pokusę, żeby tam sobie dla przyjemności też pochodzić? Nie wiem, co się robi, ale uznajmy, że pochodzić gdzieś, odwiedzić ten drugi świat. Czy to dla was jako małżeństwa badaczy, które no, jakby obcuje z tym VR-em na co dzień, czy to jest jeszcze jakaś forma atrakcji, do której wchodzicie z własnej woli, czy to tylko badania naukowe tam się teraz dzieją? Znaczy, my nie byliśmy nigdy tak zwolennikami tego VR-u, po prostu sam pomysł, żeby to wykorzystać, bardziej wynik z tego, że my zauważyliśmy, że to się stało standardem wśród badań zachodnich, czyli głównie tutaj Ameryki, która mogła sobie na to szybciej niż my pozwolić, więc było to troszkę takim złem koniecznym. Oczywiście, że to było fascynujące, żeby zobaczyć, jak wszystko zadziała, zobaczyć, jak ludzie będą na to reagowali. My akurat niekoniecznie korzystamy z VR-u, bo no, mamy trochę problemów problemów. Eryk ma chorobę lokomocyjną. Rzeczywiście ja trochę też mam problemy z koordynacją ruchową, więc akurat niekoniecznie chcemy w tym bardzo długo przebywać. Co jakiś czas oczywiście sprawdzimy, jak to jest i jesteśmy ciekawi opinii innych osób. Czy chcemy samodzielnie? No my akurat nie jesteśmy fanami takiej formy rozrywki. Akurat nawet jeśli chodzi o wybór gier, to wolimy pixel arty, wolimy takie, które są po prostu dwuwymiarowe niż jakieś trójwymiarowe. Z reguły się po prostu źle po tym czujemy. A co mówią wam użytkownicy, którzy już testowali tę waszą grę i doświadczanie VR-u? Może ci, którzy nie mają choroby lokomocyjnej. No właśnie podejrzewamy, że ci, którzy grali, to jednak z jednej strony należałoby trochę ich pomęczyć, żeby się więcej dowiedzieć o wrażeniach, bo na przykład update HyperRogue'a, który już zawierał VR, został zareklamowany przez blog Gaming on Linux i tamta osoba, która pisze teksty, faktycznie zgłosiła bardzo dużo bugów, issues i dzięki niej... czyli błędów i niekonsekwencji do naprawy. Tak. Czyli ona w dużej mierze właśnie musiała spędzić trochę czasu w tym świecie, skoro była w stanie znaleźć jakieś błędy w działaniu, które z drugiej strony też pomogły nam, że mogliśmy naprawić to, co jeszcze nie do końca działało. Biorąc pod uwagę, że świat HyperRogue'a jest bardzo duży, to czasami nawet są jakieś nieznane nam kolizje, które dopiero są wykrywane przez graczy i oni nam zgłaszają, że gdzieś coś się zachowało nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Ale ta osoba napisała, że rzeczywiście o ile już dwuwymiarowy HyperRogue to było już czyste szaleństwo i czasami właśnie takie poczucie tego tripu po LSD, to jeżeli się już w ogóle znajdujemy w tej geometrii w środku, bo tym razem będzie to w zależności od ustawień na przykład forma first person perspective, czyli będziemy widzieli to, co widzi nasz bohater. Tak jak widzi swoje stopy i ręce? Jak spojrzymy na bohatera, to tak, to my jako tacy niekoniecznie, bo jeżeli jesteśmy umieszczeni obok tego bohatera i my nim sterujemy, to no wtedy nie widzimy oczywiście siebie, ale widzimy przynajmniej kontrolery. Kontrolery są... Kontroler i Lighthouse faktycznie dokładnie przenosi się tam, gdzie jest w tej przestrzeni, czyli jest orientacja, że to, co widzimy w VR-ze i to, czego byśmy się spodziewali w naszym zwykłym świecie, będzie w tym samym miejscu. Więc to pozwala się w jakiś sposób tak ubezpieczyć przed problemami z brakiem koordynacji. No ale ta osoba właśnie mówiła, że jest to właśnie niesamowite, że no może nie jest to tak, jak w poprzedniej rozmowie wspominałaś, ten Half-Life? Half-Life Alyx. Cyberpunkowy świat. Tak, Half-Life Alyx. Który no jest grom z poziomu AAA+, a nie indie game. Jednak no, jesteśmy chwaleni, że pomimo właśnie tego, że to jest rodzaj właśnie gry niezależnej, bez dużych nakładów, bez całego studia, które nad tym pracuje, to, że są bardzo sprytnie różne rzeczy rozwiązane i ta rozgrywka jest przyjemna. Doszły do nas słuchy o jednej osobie, która chciała się nawet zamknąć na tydzień w naszym HyperRogue'u, żeby po prostu sprawdzić, jak będzie później odczuwać powrót do normalnego świata. No, nas to rzeczywiście wystraszyło. Zaproponowaliśmy zminimalizowanie tego czasu, biorąc pod uwagę, że przeciętnie osoba, która styka się z VR-em w takim popularno-naukowym środowisku, to no, dostaje na 5 minut, czyli to faktycznie... Można jeszcze nie odczuć, że rzeczywiście później błędnik szaleje. Natomiast biorąc pod uwagę, że jednak miał być to element też takiego bardziej show badawczego, trochę takiego sprawdzenia, jak ludzie na to reagują i ze względu na to, że to miało właśnie sprawdzić, po jakim czasie i w jakich warunkach człowiek, który wróci z tego VR-u, będzie miał problem z poruszaniem się po zwykłym świecie, więc miało na przykład wykorzystywać pewne mechanizmy geometrii hiperbolicznej, które niestety... mogą wywołać bardzo szybko problem z orientacją przestrzenną, to my byliśmy za tym, żeby to jednak było pod kontrolą na pewno lekarza, pod kontrolą jakąś specjalistów, bo no, balibyśmy się, co z tego może wyniknąć. Niedługo później dowiedziałam się o pani, która się zamknęła w metaversum i po prostu załamałam ręce, że chwilami jest trochę strachu, że chcemy, żeby to było dobrze użyte, ale czy tak naprawdę ludzie sobie tym nie zrobią krzywdy, to nie wiemy. No jeszcze dużo potrzeba właśnie tych poprawek związanych z tym, jak przedstawiać bezpiecznie ludzi, żeby oni nie wariowali od tego, że właśnie nie będą wiedzieli, gdzie są ich ręce, gdzie są ich nogi, dlaczego się poruszają, skoro się nie poruszają. ten zmysł... I jak doświadczają ciałem ruchu, którego nie ma. I co widzą przed sobą. Bo to też jest ważne, żeby to, co widzimy się i to, co się dzieje w tej przestrzeni, się zgadzało z tym, co my sądzimy, że powinno się dziać. I jeszcze co czujemy i czego dotykamy, co będzie pieśnią przyszłości być może. Dorota, to fascynujące, co mówisz, szczególnie w kontekście naszych rozmów o metaversum i o wyzwaniach związanych z byciem i pracą w świecie metaversu. Być może wasza gra jest takim pierwszym krokiem do testowania metaversum. Być może jako ludzie jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby zanurzyć się w całości, jak mówisz o tych konsekwencjach negatywnych, ale możemy spróbować na 5 minut, chociażby wejść do HyperRogue'a. Gra open source'owa. Tak, na kilka minut jak najbardziej. Doświadczyć nie tylko nieeuklidesowej geometrii, ale doświadczyć też właśnie przedsmaku metaversum. Potrzebujemy infrastruktury, potrzebujemy gogli, czegoś, co nam uciągnie, procesora, który uciągnie nam takie doświadczenie, ale może być to ciekawa przygoda, taka pierwsza przygoda praktyczna w kierunku doświadczania wirtualnej rzeczywistości. Chciałabym tutaj zareklamować, że my chcemy i jeżeli nam się uda faktycznie zorganizować ten silniejszy laptop, taki, który uciągnie grafikę, to prawdopodobnie będzie do przetestowania taki VR podczas DOKO, czyli Dzień Odkrywców Kampusu Ochota. Jest na razie wstępnie przeniesiony ten dzień na czerwiec, żeby jednak można było się spotkać stacjonarnie, mimo że początkowo miało być w marcu, ale były obawy, że stacjonarnie wtedy nie będzie możliwe. Można wtedy, na pewno będą ogłoszenia w internecie, właśnie na Facebooku na pewno trzeba sprawdzać chociażby DOKO. Dzień Odkrywców Kampusu Ochota. Tak, i wtedy można właśnie i nas spotkać i prawdopodobnie będziemy, znaczy tak, jeżeli będzie to rzeczywiście możliwe, to będzie o tym ogłoszenie właśnie gdzieś na stronie organizatorów, że będzie to wykład, znaczy będzie to wykład interaktywny, a nie tylko zwykły wykład. Jeżeli ktoś chciałby ogólnie posłuchać, tam będziemy omawiać właśnie geometrie nieizotropowe i tym razem jak różne rzeczy, które są niemożliwe według nas w naszym świecie nagle zaczynają działać. Chociażby różne takie popularne obrazki z iluzjami optycznymi, które wiemy, że nie powinny działać, a w geometrii nieizotropowej już działają, to jakby ktoś chciał właśnie wpaść, zobaczyć się, przywitać z nami, porozmawiać, to jak najbardziej zapraszamy. Tego roku. Będziemy śledzić, będziemy wracać i aktualizować wasze doświadczenia, ale też i wnioski z projektów, które prowadzicie, bo poza grami to też rzecz jasna poważna nauka i poważne wykorzystanie VR-u w pracy badawczej. Dorota, bardzo dziękuję za kolejną rozmowę. Wierzę wciąż, że nie ostatnią. Moim i Państwa gościem była dzisiaj dr Dorota Celińska-Kopczyńska z Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Również dziękuję. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Akademickie Radio Campus. Radio Kultury i Nauki.